du mauvais temps en chantant. Mais c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. I zatańczyli paso doble oraz foxtrota, a wystąpili Mateusz Noga i Karolina Saj oraz Kacper Niedbała i Nadia Madej, a także Konrad Rybka i Julia Sosińska ze szkoły tańca Mariusza Sosińskiego, Gala. Zaczniemy nagradzać uczniów. Na początek szkoła numer 1, numer 2 oraz niepubliczna szkoła podstawowa imieniem Adama Mickiewicza. Na scenę bardzo proszę, aby nagrody wręczył pan prezydent Jacek Wiśniewski i pani wiceprezydent Adriana Miłoś, a ja będę wyczytywał nagrodzonych uczniów i nauczycieli. Bardzo proszę, żeby uczniowie ustawili się w pierwszym rzędzie, a za nimi ich nauczyciele. Julia Dybska, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego. Opiekunką była pani Izabela Matuszek. Wielkie brawa dla Julii. Podwójna finalistka z języka polskiego i z historii, Ania Schab. Opiekunowie, pani Elżbieta Witek i pani Bożena Kozioł. Natalia Rządzka, finalistka konkursu z języka polskiego, pod opieką pani Małgorzaty Jaśkiewicz. Wielkie brawa. Paweł Witek, finalista konkursu wojewódzkiego z historii, pod opieką pani Bożeny Kozioł. To mamy finalistów, laureatów z jedynki i dwójka. Emilia Boroń, podwójna finalistka z historii i z matematyki. Wielkie brawa. A opiekę sprawowali pani Ewa Szczecińska i pani Agnieszka Krajewska. Julia Ziomek, finalistka wojewódzkiego konkursu z matematyki pod opieką pani Agnieszki Krajewskiej. Aleksandra Krępa, także finalistka wojewódzkiego konkursu, tym razem z historii. Wielkie brawa. Pod opieką pani Ewy Szczecińskiej. Jakub Basara, finalista wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego, pod opieką pani Agnieszki Krężel. Karol Gołąb, finalista wojewódzkiego konkursu z biologii, pod opieką pani Anny Wałek-Sitko. Prosimy bardzo. O, ale bym tu się popisał. Karol jest także laureatem wojewódzkiego konkursu z geografii, pod opieką pani Anny Gonet. Podwójne brawa dla Karola. I Ola Augustyn, laureatka wojewódzkiego konkursu z biologii, niepubliczna szkoła podstawowa imieniem Adama Mickiewicza. Zapraszamy. Opiekę sprawowała pani Bożena Burda. Wielkie brawa jeszcze raz dla szkoły numer 1, szkoły numer 2 i niepublicznej szkoły imieniem Adama Mickiewicza. Wielkie brawa. Dzień dobry, witam Państwa. Przepraszam bardzo, ale jako gospodarz chciałbym też uporządkować pewne sprawy takie techniczne związane z przyjmowaniem nagród od prezydenta, od Urzędu Miasta. Bardzo bym prosił, żeby nauczyciele tak nieskromnie z tyłu nie stali. Naprawdę, to wy jesteście ojcami tego sukcesu. To wy naprawdę wiele pracy wkładacie w to, żeby ci młodzi ludzie naprawdę osiągnęli sukces. Więc bardzo bym prosił, jeżeli państwo będziecie wychodzili tutaj do nas po odbiór nagród, bardzo proszę
z głową podniesioną do góry, bo naprawdę to wy jesteście ojcami tego sukcesu i to dzięki wam ci młodzi ludzie mogą się rozwijać, mogą czerpać wzorce od was i to wy wskazujecie im tą drogę. Tak jest, gromkie brawa dla osób, które są bardzo mocno zaangażowane. Choreografię do tego tańca stworzyła pani Izabela Serwan, a wychowawczynią tej klasy jest pani Dorota Kaławaj, znakomita nauczycielka ze szkoły numer 6. A układ taneczny nazywa się Bitwa na Taniec. Klasa trzecia B ze szkoły podstawowej numer 6. Zapraszamy. Bardzo proszę pana prezydenta Jacka Wiśniewskiego i pana wiceprezydenta Pawła Pazdana, aby wręczyli nagrody uczniom ze szkoły numer 3. No i zaczynamy od człowieka niezwykłego. A najpierw może wymienię tytuły, które zdobył. Uzyskał tytuły laureata z języka polskiego, z matematyki, z historii, z biologii, z chemii oraz jest finalistą konkursów z fizyki, z geografii oraz także laureatem losów żołnierza i dziejów oręża polskiego na szczeblu ogólnopolskim i laureatem na szczeblu wojewódzkim. Tym chłopcem jest Janek Wanatowicz. Bardzo prosimy, Janku. A już jesteś? Cieszymy się. Paulina Jaromi, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego. Bardzo prosimy. Opiekunka pani Agnieszka Mysłek. Martyna Róg, laureatka wojewódzkiego konkursu z matematyki pod opieką pani Aurelii Szczurek. Prosimy bardzo i wielkie brawa. Oraz jest także finalistką konkursu z chemii pod opieką pani Wandy Bukały. Kolejna podwójna laureatka, Alicja Pazdro, finalistka konkursu z matematyki oraz laureatka konkursu z biologii. Opiekunki pani Aurelia Szczurek i pani Anna Rzeźnik. Wielkie brawa dla Alicji. I kolejny podwójny finalista z matematyki i z chemii, a jest nim Jakub Pazdro. Opiekę sprawowały pani Aurelia Szczurek i pani Wanda Bukała. I kolejny młody nieprzeciętny ze szkoły numer 3. Laureat konkursu z historii pod opieką pani Barbary Czai, Hubert Bryła. Hubert jest także laureatem Centralnego Konkursu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego.
I kolejny młody nieprzeciętny z Trójki. Jakub Kołc, laureat konkursu z historii pod opieką pani Barbary Czaj. I kolejna laureatka ze szkoły blisko urzędu. Nie chcę tu... Nie chcę tu mówić, że w tym słońcu chcemy się trochę ogrzać, Trójki, ale może trochę. Weronika Laska, laureatka konkursu z biologii. Chodź do nas, Weroniko. Pod opieką pani Anny Rzeźnik. I kolejna laureatka, której mamę spotykam prawie codziennie, jest zawsze taka promienna i uśmiechnięta, a dzisiaj chyba jeszcze bardziej. Gabriela Pękalska, laureatka z biologii. Pod opieką pani Ani Rzeźnik. I kolejny laureat z biologii, Jakub Brzozowski, pod opieką pani Ani Rzeźnik. I Mikołaj Ryszka, laureat Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Gratulujemy ci, Mikołaj. Opiekę sprawowała pani Barbara Czaja. Wielkie brawa dla młodych nieprzeciętnych z Trójki. A teraz zapraszamy nauczycieli z Trójki. Już wyczytałem was, ale jeszcze raz. Pan Mirosław Kapinos, pani Aurelia Szczurek, pani Barbara Czaja, pani Anna Rzeźnik, pani Wanda Bukała, pani Małgorzata Ambroży, pani Anna Bielaska-Furman i pani Agnieszka Mysłek. Zapraszam serdecznie. Wielkie brawa dla Trójki. Uczniowie ze szkoły numer 6, numer 9, 11 i zespołu szkół ogólnokształcących. Zrobimy tak samo, czyli wejdą uczniowie, a później ich opiekunowie. Duża grupa z tych szkół. Zaczynamy. Podwójna młoda nieprzeciętna, laureatka z matematyki i finalistka z fizyki, Wiktoria Kuroń. Szkoła numer 6. Pod opieką pani Anastazji Mytych i pani Renaty Pietrzyk te sukcesy odnosiła. Finalista konkursu z fizyki Paweł Żuczek, także SP6. Pan Wojciech Snopkowski sprawował opiekę nad Pawłem, a kiedyś był moim uczniem, czyli bardzo przyjemnie. Finalistka konkursu z biologii, Wiktoria Kania, pod opieką pani Jolanty Wieczerza. I ostatni młody nieprzeciętny z szóstki, Aleksandra Kania, laureatka konkursu z geografii, pod opieką pani Urszuli Tarnawskiej. I zaprosimy uczniów ze szkoły numer 9, a są to Dominika Pikul, finalistka konkursu z języka polskiego. Pod opieką pani Małgosi Wesołowskiej. I Krzysztof Banik, finalista z matematyki, pod opieką pani Pauliny Kuroń. Wielkie brawa. I zaprosimy uczniów ze szkoły numer 11. Finalistę z biologii i laureata z języka angielskiego Jana Boronia.
pani Marta Majka Przywara i pani Beata Wiącek sprawowały opiekę nad tym uczniem. Natalia Tłusty, laureatka z języka angielskiego. Wielkie brawa dla Natalii. Pani Marta Majka Przywara sprawowała opiekę. I Alan Kuzara, finalista wojewódzkiego konkursu z historii, pod opieką pani Anny Gorczycy. Zapraszamy Alana. Także uczennicą jedenastki jest Jagoda Turek, finalistka konkursu z języka polskiego. Zapraszamy cię serdecznie. Pani Wiesława Skaza opiekowała się Jagodą. I Mateusz Jasina, finalista konkursu z biologii, pod opieką także pani Beaty Wiącek. I teraz szkoła, która składa się jak na razie do tej chwili z trzech podmiotów, czyli liceum, gimnazjum i szkoła numer 8, a od 1 września będzie szkoła numer 8 i 5 liceum. Przepraszam jeszcze bardzo, ale Mateusz prosił, żeby sprostować nazwisko. Jasina. Wyplanę może? Został źle przeczytany, ale już jest wszystko w porządku. No tu dalej będą jeszcze ciekawsze, proszę Państwa. Ale myślę, że no nie ma co tłumaczyć. Nataniel Brożonowicz, podwójny laureat, 5 liceum, laureat 17 Olimpiady Znajomości Afryki i laureat 23 Olimpiady Wiedzy w Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką pana Pawła Ćwięki. Zapraszamy Nataniela serdecznie. Chcę powiedzieć, że wczoraj Nataniel odbierał tutaj w tej sali też nagrodę jako najlepszy maturzysta w 5 liceum i laureat tychże konkursów z rąk starosty powiatowego. Także jeszcze raz wielkie brawa dla Nataniela. Kamila Koluch, finalistka Olimpiady Solidarności, także pod opieką pana Pawła Ćwięki. Zapraszamy serdecznie. I przechodzimy do uczniów, którzy właśnie skończyli trzecią klasę gimnazjum numer 3, a są to Filip Rudzki, laureat konkursu historycznego od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej pod opieką pani Renaty Dziewic. Zapraszamy serdecznie. Michał Surdej, laureat ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego Understand. Sebastian Saja, opiekun. Michał Słupski, finalista wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego, pod opieką pani Barbary Iwanicz. Łukasz Grele, finalista wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego, także pod opieką pani Barbary Iwanicz. I Wojtek Mazur, finalista konkursu z geografii pod opieką pana Macieja Chlebowskiego. Wielkie brawa. I dwoje uczniów z odradzającej się szkoły podstawowej numer 8, która jest w tym zespole. Gabriela Zasowska, finalistka konkursu z języka angielskiego pod opieką pani Lucyny Przybyło. I Ala Fedor,
Podwójna finalistka z języka polskiego i z matematyki. Wielkie gratulacje. Opiekę sprawowały pani Dominika Partyńska-Salamaga i pani Jolanta Krępa. Proszę państwa, myślę, że wielkie brawa. Dla tych uczniów, którzy osiągnęli tak piękne wyniki. Jeszcze raz nagródźmy ich brawami. A teraz poprosimy ich nauczycieli ze szkoły numer 6, 9, 11 i zespołu szkół. Bardzo proszę, abyście państwo przybyli tu do nas. Pani Anastazja Mytych, SP6, pani Renata Pietrzyk, pan Wojciech Snopkowski, pani Jolanta Wieczerzak i pani Urszula Tarnawska. To grupa nauczycieli z szóstki. Pani Małgorzata Wesołowska i pani Paulina Kuroń z dziewiątki. Zapraszamy serdecznie. Pani Marta Majka Przywara, pani Beata Wiącek, pani Anna Gorczyca i pani Wiesława Skaza z jedenastki. I z zespołu szkół pan Paweł Ćwięka, pani Renata Dziewit, pan Sebastian Saja, pani Barbara Iwanicz, pan Maciej Chlebowski, pani Lucyna Przybyło, pani Dominika Partyńska-Salamaga i pani Jolanta Krępa. Wielkie brawa dla nauczycieli z zespołu szkół numer 1. Bardzo bym prosił, aby nagrody uczniom ze szkoły numer 7 wręczył pan prezydent Jacek Wiśniewski i pani sekretarz Monika Szczodry. Bardzo państwa proszę, a ja wyczytam młodych nieprzeciętnych. Zaczniemy od młodszych, czyli tych, którzy są w szkole podstawowej. Wiktoria Klich, podwójna laureatka i finalistka z języka polskiego i z matematyki. Wielkie brawa dla Wiktorii. Opieka pani Alina Pietras i pani Halina Jakubowska. O, tutaj powoli będzie musiała Maja iść do nas. Maja Kokot, chodź do nas, a ja wyczytam twoje osiągnięcia. Laureatka wojewódzkiego konkursu z chemii. Finalistka wojewódzkiego konkursu z biologii, laureatka wojewódzkiego konkursu z matematyki i laureatka wojewódzkiego konkursu z fizyki. To Maja Koko. Opiekę sprawowały pani Elżbieta Kasza, pani Urszula Pezda, pani Halina Jakubowska i pani Renia Górka. Kolejną finalistką z siódemki jest Wiktoria Rączka, finalistka z biologii pod opieką pani Urszuli Pezdy. I Paulina Jabłońska, laureatka wojewódzkiego konkursu z matematyki pod opieką pani Haliny Jakubowskiej. Zapraszamy Paulinę.
imię, bo to jest Wiktor Rączka, a nie Wiktoria. Dobrze. Kochani, powiem wam, z czego się to wzięło. Tutaj jest chyba na wśród młodych nieprzeciętnych, w sumie 86 ludzi, jest chyba 10 Wiktorii. Przepraszam cię, Wiktor. Okej. Okay. Przechodzimy do starszych kolegów, którzy dzisiaj skończyli trzecią klasę gimnazjum, a są no jakby dalej, znaczy jako szkoła numer 7 z oddziałami gimnazjalnymi. Jest to także wielokrotny wicefinalista i laureat Daniel Pazdro. Zapraszamy cię, Danielu, a ja wyczytam twoje osiągnięcia. Finalista wojewódzkiego konkursu z geografii, laureat z fizyki, laureat z matematyki, finalista z biologii i laureat z chemii. Cóż więcej można powiedzieć? Daniel Pazdro. Wielkie osiągnięcia. I Aleksandra Gil, finalistka konkursu z biologii pod opieką pani Urszuli Pezdy. Żeby jeszcze być w zgodzie ze wszystkim, to przeczytam, że nad Danielem opiekę sprawowali pani Barbara Góral-Kozioł, pani Renata Górka, pani Elżbieta Gmyrek, pani Urszula Pezda i pani Elżbieta Kasza. Tu muszę powiedzieć, że miałem pewien problem, aż dzwoniłem do szkoły, jak się wymawia imię naszej laureatki. Powiedziano mi Alicja, dobrze mówię? O, dziękuję. Alicja Diville, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka hiszpańskiego. A żeby było jeszcze ciekawej, opiekę nad Alicją sprawowała jej mama. Wielkie brawa. I Małgosia Grele, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego pod opieką pani Ani Wilk. A muszę powiedzieć, że z tatą Małgosi też się mijamy codziennie w pracy. Serdecznie, Robert, gratuluję. I żonie także, takiej córy. I Julia Krawiec, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego pod opieką pani Ani Wilk. Tak zmiękczam Ania Wilk, bo to też moja uczennica, jedna z najfajniejszych z moich wspomnień. Ania, cieszę się, że jesteś tu z nami. Tomasz Martyński, finalista z języka angielskiego i laureat z matematyki pod opieką pani Anny Mądry i Elżbiety Gmyrek. Zapraszamy. Paweł Michalcewicz, finalista z języka angielskiego pod opieką pani Anny Mądry. I kilkukrotna laureatka Monika Śręba, laureatka z angielskiego, z matematyki i finalistka z biologii. Wielkie brawa dla Moniki. Opiekę sprawowały pani Anna Mądry, Elżbieta Gmyrek i pani Urszula Pezda. Hubert Chlost, laureat wojewódzkiego konkursu z geografii pod opieką pani Barbary Góral-Kozioł. I podwójny finalista z fizyki i z matematyki, Radosław Rusin. Wielkie brawa.
Opiekę sprawowali pani Renata Górka i pani Elżbieta Gmyrek. O, i Wojtek, Wójcik też ma wielkie osiągnięcia, a mianowicie finalista konkursu z fizyki, laureat z matematyki, laureat konkursu informatycznego. Wielkie brawa dla Wojtka Wójcika. Opiekę sprawowali pani Renata Górka, pani Elżbieta Gmyrek, pani Urszula Kapuścińska-Kopacz. I finalista z matematyki Mateusz Działowski pod opieką pani Elżbiety Gmyrek. I następny finalista z matematyki, finalistka Monika Krawiec, także pod opieką pani Eli Gmyrek. I trzeci z tej grupy, także pod opieką pani Elżbiety Gmyrek, Michał Krejcz, finalista z matematyki. Wielkie brawa. Radosław Kołc, laureat konkursu historycznego, pod opieką pani Grażyny Skowron. Maciek Kazimierski, finalista ogólnopolskiego konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-48 w walce o wolną Polskę, pod opieką pani Danuty Wilk. Wielkie brawa dla Maćka. I Jakub Kwaśniewski, laureat w konkursie informatycznym pod opieką pani Urszuli Kapuścińskiej-Kopacz. Brawo, Jakub. Pięknie się prezentują uczniowie. Mogliśmy oczywiście to na mniejsze grupy ich wszystkich podzielić, ale doszliśmy do wniosku, że jak cała ekipa jest jednocześnie, to chyba fajnie po prostu. Wielkie brawa dla siódemki. I poprosimy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 7, pani Alina Pietras, pani Halina Jakubowska, pani Elżbieta Kasza, pani Urszula Pezda, pani Renata Górka, pani Barbara Góral-Kozioł, pani Elżbieta Gmyrek, pani Ania Wilk, pani Ania Mądry, pani Urszula Kapuścińska-Kopacz, pani Grażyna Skowron i pani Danuta Wilk. Wielkie brawa dla nauczycieli z siódemki. Gdzie jest podobna sytuacja, jak była przed chwilą w siódemce, że są uczniowie w szkole podstawowej i są uczniowie z trzeciej klasy gimnazjum. Małgorzata Ogórek, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego. Wielkie brawa dla Małgosi. Opiekę sprawowała też Małgosia, pani Małgorzata Robak. Natalia Łępa, laureatka konkursu z biologii pod opieką pani Barbary Pysz. Jakub Bożęcki, laureat z historii pod opieką pani Joanny Grzebyk. Wielkie brawa dla Kuby. I podwójny finalista z matematyki i z chemii, Robert Spyra. Brawo. Pani Barbara Stępień i pani Maria Greczka opiekę sprawowały.
Ania Batok, finalistka konkursu z biologii pod opieką pani Barbary Pysz. I Wiktoria Snopkowska, także finalistka z biologii pod opieką pani Barbary Pysz. Aleksandra Sypek, finalistka z historii pod opieką pani Urszuli Bar. I Marcel Snopkowski, finalista z języka angielskiego pod opieką pani Barbary Rokosz. Stanisław Czaja, finalista ogólnopolskiego konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-48 w walce o wolną Polskę pod opieką Urszuli Bar. Wielkie brawa dla Stanisława. No, Michał chyba długo będziesz szedł na scenę. Rozumiem, że koledzy wiedzą, o kim mówię. Laureat wojewódzkiego konkursu chemicznego. A mówię o Michale Sułku. Wielkie brawa dla Michała. Przechodzimy do klasy trzeciej z tejże szkoły numer 13, a dawne gimnazjum 4. Zacząłem od tego, że Michał jest laureatem z chemii. Ale oprócz tego jest też laureatem z geografii, jest laureatem z informatyki, z matematyki, to jeszcze nie koniec, finalistą z fizyki i finalistą z historii. Wielkie brawa! Michał Sułek. Opiekę sprawowały pani Maria Greczka, pani Małgorzata Pazdro, pan Wiesław Zieliński, pani Helena Wolska, pan Bogumił Drewniak i pani Alina Martyka. Podwójną laureatką jest, jest jeszcze finalistką. Kolejna nieprzeciętna ze szkoły numer 13. Jest laureatką z języka polskiego, laureatką z ogólnopolskiego konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w walce o wolną Polskę i finalistką z geografii. A jest to Emilia Wolanin. Wielkie brawa. O, i Emilia przyszła do nas o kulak. I jeszcze większe brawa. Jaka dzielna dziewczyna. Opiekę sprawowały pani Małgorzata Brach, pani Alina Martyka i pani Małgorzata Pazdro. Kolejna nieprzeciętna z trzynastki. Nieprzeciętny. Laureat konkursu polonistycznego, laureat konkursu z biologii i finalista z języka angielskiego. A tym nieprzeciętnym jest Jakub Koza. Wielkie brawa! Opiekę sprawowały pani Małgorzata Brach, pani Barbara Pysz i pani Małgorzata Robak. Kolejny nieprzeciętny z trzynastki. Maciej Pieruk. Wielkie brawa. Laureat z konkursu historycznego, laureat ogólnopolskiego konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-48. Finalista konkursu z geografii. Wielkie brawa dla Maćka. Opiekę sprawowały pani Alina Martyka. Dwukrotnie, jeśli chodzi o historię, o konkursy historyczne i pani Małgorzata Pazdro. Laureatka z języka angielskiego i finalistka z biologii, a jest nią Kinga Bylicka. Pani Małgorzata Robak i pani Barbara Pysz sprawowały opiekę.
laureat konkursu informatycznego, finalista ogólnopolskiego konkursu historycznego Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w walce o wolną Polskę, a nie z nim Szymon Tarachanowicz. Wielkie brawa dla Szymona. Opiekę sprawował pan Wiesław Zieliński i pani Alina Martyka. To nie koniec, proszę państwa. Kolejną laureatką jest Karolina Barbara. Wielkie brawa. A osiągnęła sukces w biologii pod opieką pani Barbary Pysz. I Patrycja Miga, laureatka z języka angielskiego pod opieką pani Małgorzaty Robak. Wielkie brawa dla Patrycji. I Jakub Mrozowski, laureat z informatyki pod opieką pana Wiesława Zielińskiego. I Agnieszka Marzec, finalistka konkursu polonistycznego pod opieką pani Barbary Wojciechowskiej. I Jakub Machniak, finalista z konkursu matematycznego pod opieką pani Heleny Wolskiej. I Martyna Czachor, finalistka konkursu historycznego pod opieką pani Urszuli Bar. I Nikola Jońca, finalistka konkursu z biologii pod opieką pani Barbary Pysz. I Oliwia Szałda, finalistka z biologii, także pod opieką pani Barbary Pysz. I Zuzanna Zawadzka, finalistka konkursu biologicznego, także pani Barbara Pysz. Wielkie gratulacje i brawa. To jest, proszę państwa, szkoła numer 13. Wielkie brawa. I teraz poprosimy zasłużonych nauczycieli ze szkoły numer 13. Wymieniałem ich już wielokrotnie, niektóre nazwiska niemalże po 8 razy. Pani Małgorzata Robak, pani Barbara Pysz, pani Joanna Grzebyk, pani Barbara Stępień, pani Maria Greczka, pani Urszula Bar, pani Barbara Rokosz, pani Małgorzata Pazdro, pan Wiesław Zieliński, pani Helena Wolska, pan Bogumił Drewniak, pani Alina Martyka, pani Małgorzata Brach i pani Barbara Wojciechowska. Wielkie brawa dla nauczycieli ze szkoły numer 13. Utwór nosi tytuł Udało prawie się, a wystąpi przed nami Wojtek Malinowski ze szkoły podstawowej numer 6. Wielkie brawa. Do zrobienia ciągle tyle mam. To nie czas na bzdury, bo ja inaczej widzę świat. Miasto gna, pogania nas. Ludzie łatwo chcą wszystko mieć, a ja wiem dokładnie, czego pragnę. Zbliża mnie do tego każdy dzień. Osiągnąć cel. Mówią mi, że oszalałem. Ja mam to gdzieś. Droga to niełatwa. Pod wiatr i deszcz. Teraz nic już nie pokona mnie. Udało prawie się. Idea jest taka, abyśmy w tym roku wręczyli 10 nagród najlepszym uczniom w 10 szkołach podstawowych i 5 nagród najlepszym gimnazjalistom w
w skrócie mówiąc, odchodzących gimnazjach, czy tych, którzy właśnie skończyli gimnazjum w trzeciej, skończyli trzecią klasę. Jest to 15 osób i bardzo bym prosił, aby może zrobimy odwrotnie, najpierw wyjdą, a później pan prezydent, jak pan prezydent zresztą sobie życzy. Wyczytam. Dobrze, panie prezydencie. Czekałem na akceptację. Więc bardzo proszę o wielkie brawa dla tych młodych ludzi. Najlepszą uczennicą Szkoły Państwowej nr 1 jest, no kto? Angelina Gancarz. Wielkie brawa. Pokażcie się wszystkim. Szkoła Podstawowa nr 2. Wytypowała jako najlepszego i jest nim Karol Gołąb. Angelina przed chwilą śpiewała dla nas. Jak to wszystko miłe jest. I no to teraz państwo na pewno zgadniecie. Kto tu za chwilę wyjdzie i będzie reprezentował szkołę numer 3? Pytam się państwa, kto? Bardzo dobra odpowiedź. Janek Wanatowicz. Szkoła Podstawowa nr 6. Wiktoria Kuroń. Siódemka przedstawiła Maję Kokot jako najlepszą uczennicę szkoły nr 7. Żebym po kolei tylko mówił, bo mi się coś tu pomieszało. No nic, spokojnie. Szkoła nr 9, Martyna Gaweł. Prosimy bardzo. Szkoła Podstawowa nr 11, Alan Kuzara. Szkoła Podstawowa nr 12, Oliwia Halik. Wielkie brawa także dla Oliwii. Szkoła Podstawowa nr 13, Robert Spyra. No tak, i pewnie ósemka myśli, że nie dostanie nagrody, a dostanie. A nagrodę dostanie Alicja Fedor, najlepsza w szkole nr 8. Bardzo prosimy, ale do nas. I teraz 5 osób, gimnazjalistów poprosimy. Z szóstki Kingę Rzeźnik. Prosimy bardzo, jako najlepszą gimnazjalistkę w gimnazjum nr 1. I Daniela Pazdro z gimnazjum nr 2. I Filipa Rudzkiego z gimnazjum nr 3. A z gimnazjum 4 kogo poprosimy? O właśnie, brawo, super. Michał Sułek, gimnazjum 4. I kto nam został? Została nam niepubliczna szkoła imieniem Adama Mickiewicza i poprosimy Aleksandrę Augustyn. Wielkie brawa dla Oli. To jest piętnastka uczniów, którzy uchwałami rad pedagogicznych, nauczycieli zostali wytypowani
aby odebrali z rąk pana prezydenta nagrody i statuetki, gdyż także ufundowaliśmy dla nich, myślę, piękną nagrodę, która oprócz tej finansowej, która będzie im przez całe życie może przypominać te lata, statuetkę z napisem najlepszy uczeń danej szkoły. Myślę, że to jest bardzo miła chwila. Bardzo proszę pana prezydenta, ponieważ straciłem lekko panowanie. Czy pan prezydent życzy sobie jeszcze, aby ktoś wręczał? Jest niedużo osób. To myślę, że... pan prezydent wręczy nagrody i wręczy statuetki najlepszym 10 uczniom, podkreślam, w szkołach podstawowych i 5, którzy kończą gimnazję. Proszę Państwa, chciałem się jeszcze podzielić z Państwem takim jednym spostrzeżeniem. Ten sukces tych młodych ludzi to jest praca nauczycieli, praca dyrektorów, ale również praca rodziców. I bardzo bym prosił rodziców tej piętnastki o przybycie tutaj do nas na scenę. Chciałbym uścisnąć Państwa dłoń i podziękować Wam za to, że Państwo mobilizujecie tych młodych ludzi, że Państwo wyznaczacie im kierunki, że Państwo staracie się, żeby ci młodzi ludzie mogli się rozwijać i stwarzacie im odpowiednie warunki. Zapraszam wszystkich rodziców tej piętnastki, a Państwa proszę o ogromne brawa. Tak, śmiało, odważnie zapraszamy tutaj, żeby podejść do swoich pociech, również im pogratulować tutaj na scenie. A nie ukrywam, że te gromkie brawa to jest wdzięczność od nas wszystkich za to, że oni tutaj mogli stać. Tak jest, brawa są cały czas. Tak, zaczekamy. Tak, dostaję sygnał, że niektórzy Państwo z balkonu też chcą tutaj do nas dołączyć, więc zapraszam, zaczekamy. A chciałbym nadmienić, że dzisiejsza uroczystość to jest takie historyczne wydarzenie z racji tego, że po raz pierwszy przydzielamy nagrody, po raz ostatni przydzielamy nagrody naszym gimnazjalistom. Nie ukrywam, że jest to taka dla mnie dosyć wzruszająca chwila z racji tego, że moją karierę zawodową rozpoczynałem w Wadowicach Górnych w 1999 roku. Przeszedłem ze szkoły podstawowej w Wampierzowie i właśnie w Wadowicach Górnych rozpoczynaliśmy, ja rozpoczynałem swoją ścieżkę zawodową związaną z gimnazjami, kontynuowałem je przez lata i teraz, kiedy po 20 latach nasi gimnazjaliści kończą tak ważny etap w swoim życiu. Kolejna ważna taka historyczna chwila, że po 24 latach znowuż wracają nagrody dla klas ósmych i będziemy to doceniać przez kolejne lata i wydaje mi się, że ten etap jeden zamykamy, nowy rozpoczynamy i ten etap będziemy pielęgnować i będziemy doceniać tych młodych ludzi, bo widzicie Państwo, że to jest kwiat naszego miasta. Chciałbym bardzo, żeby ta grupa 80 paru uczniów, 86, którzy otrzymali nagrody z moich rąk i z rąk moich współpracowników, pozostała w Mielcu, bo doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że miasto rozwija się dzięki młodym ludziom, dzięki zaangażowaniu, dzięki pracy, dzięki temu, że zdobywają wykształcenie i podnoszą wszystkie walory związane z naszym miastem. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo proszę nagrodzić gromkimi brawami uczniów, rodziców, dyrektorów, nauczycieli. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, jestem mamą Michała Sułka, wielokrotnego laureata. W imieniu wszystkich rodziców, tak mam nadzieję, chciałam podziękować nauczycielom, którzy opiekowali się wszystkimi obecnymi tutaj uczniami. Wiele godzin,
wiele wysiłku kosztowało to, aby ci młodzi ludzie doszli do takiego etapu, na jakim są w tej chwili. Serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. W imieniu, myślę, wszystkich rodziców, nie tylko swoim i mojego męża. Bardzo dziękuję, naprawdę. Za całe lata podstawówki, gimnazjum. Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom. Janek Wanatowicz. Proszę, Janku, abyś jeszcze raz wyszedł na scenę. Pierwsze miejsce w województwie w konkursach kuratoryjnych. Siedmiokrotny laureat z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, chemii, z geografii, z konkursu historycznego Losy Żołnierza, finalista z fizyki. Zapraszam Jana Wanatowicza jeszcze raz na scenę. I drugim uczniem, któremu pan prezydent chciał wręczyć specjalną nagrodę, jest Michał Sułek. Także wyróżniony przez kuratorium oświaty jako najlepszy w województwie w konkursach kuratoryjnych. Czterokrotny laureat konkursu z matematyki, informatyki, geografii, chemii oraz dwukrotny finalista z fizyki i z historii. Wielkie brawa dla Janka i Michała. Bardzo proszę, panie prezydencie, aby wręczył pan tym uczniom dodatkowe nagrody w uznaniu, myślę, promocji naszego miasta. Wszyscy promujecie. Ale, o, może to przyszła nieprzeciętna. Które przedszkole, zapytam z ciekawości? Trzynastka, przedszkole numer 13. Wyróżnione zostały przez kapitułę trzy szkoły. Pierwszą z nich, no cóż, powiem tak, łącznie, widzieliście Państwo, bo tu byli już na scenie, zdobyli 38 tytułów w różnych kategoriach, że tak powiem, podstawówki i gimnazjum, a jest to nieprzeciętna szkoła numer 13. Zapraszam panią dyrektor Teresę Lechocińską-Ciupa, zapraszam nauczycieli. I zapraszam przede wszystkim młodych nieprzeciętnych. Wyjdźcie wszyscy na scenę. Bardzo was proszę. Chodźcie, pokażcie się wszyscy. Bardzo proszę pana prezydenta, aby wręczył statuetkę nieprzeciętnej szkole. Przyjemnie popatrzeć na was, muszę powiedzieć. Wielkie brawa dla trzynastki. I pani wiceprezydent, aby wręczyli statuetkę Szkole Podstawowej numer 13 i odbierze pani dyrektor Teresa Lechocińska-Ciupa. Wielkie brawa też dla pani dyrektor. Drodzy uczniowie, jesteście wielcy. Dziękuję wszystkim nauczycielom, rodzicom i życzę wszystkim tutaj dzisiaj zgromadzonych wspaniałych wakacji. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor krótko potrafi pięknie powiedzieć. Dziękujemy
szkole numer... A może nie, zrobimy tak, że przyjdą następni. Dobrze, panie prezydencie? I następni. Będzie nas tu całkiem duża chmara. A proszę państwa, krótko powiem, 35 tytułów szkoły i byli tu wielką armadą, że tak powiem. A jest to szkoła podstawowa numer 7. Zapraszamy panią dyrektor Małgorzatę Wacławską, nauczycieli, uczniów ze szkoły podstawowej numer 7. Odbiór statuetki Nieprzeciętnej Szkoły 2019. No chyba nie muszę dodawać, że są to jedne z najlepszych publicznych szkół w naszym województwie. Nie uciekajcie tak daleko. Wielkie gratulacje i brawa dla szkoły numer 7. I no już niestety ostatnia statuetka. Szkoła, która wielokrotnie była na pierwszym miejscu w województwie, aktualnie chyba jest na drugim, to nie ma najmniejszego znaczenia, która znakomicie nas reprezentuje na zewnątrz. Uczniowie zdobyli w sumie 22 tytuły w konkursach, a jest to szkoła podstawowa numer 3. Wielkie brawa. Zapraszamy pana dyrektora Adama Jastrząba. Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej numer 3 po odbiór statuetki, która myślę będzie piękną pamiątką dla szkoły w jej dalszej historii. Proszę państwa, myślę, że jeszcze raz wielkie brawa dla trójki, siódemki i trzynastki. Wielkie brawa i wielkie gratulacje od nas wszystkich za ogromną pracę, którą wykonujecie dla naszej małej ojczyzny.